Nazwa Backfist jest nazwą dosyć ciekawą i interesującą. Nazwałem szkołę walki tak, żeby była nietuzinkowa, żeby nie nawiązywała też tylko do samych tradycji sztuk walki, tylko nawiązywała do współczesnych czasów. Backfist jest to generalnie w sztukach walki uderzenie pięścią po obrocie. Ja nazwałem swoją szkołę po to, aby ta szkoła cały czas ewoluowała, czyli cios po obrocie jest tak jak moneta. Obraca się w różne kierunki i nazwa mojej szkoły myślę, że też nie będzie miała tylko jednego kierunku, ale wiele kierunków, które będą nadążać za czasami współczesnymi i nadążać za potrzebami ludzi, którzy trenują. Tomasz Boral to jest osoba, która przyciąga swoją dobrocią, swoim entuzjazmem, uczciwością, pracowitością i strasznie wielkim, ogromnym sercem na rzecz działalności dla innych, kompletnie bezinteresownie. I myślę, że pod tym względem to wyróżnia szkołę sztuk i sportu walki Backfist i samo stowarzyszenie, dlatego ta szkoła. Tomka poznałem w 98 roku, zaprzyjaźniliśmy się i całkiem przypadkowo po prostu. Zgadaliśmy się, prawda, o sztukach walki, mieliśmy wspólne hobby. No i tak się stało. No. Zaczynaliśmy naprawdę w ciężkich warunkach, w jakimś tam małym garażyku, w małej szopce. Jest w tej chwili jak jest. Życzę Tomaszowi Boralowi, szefowi Stowarzyszenia Sportów i Sztuk Walki Backfist, żeby się dalej rozwijał, żeby nie zdejmował nogi z gazu i żeby dalej miał taki pozytywny odbiór jak do tej pory, aby wszyscy, którzy trafią do jego objęcia, chcieli dalej z nim współpracować, tak jak dzieje się to obecnie. Najlepszych według mnie trenerów sztuk walki. Przekazuje nie tylko wiedzę fizyczną, ale też mentalnie potrafi dobrze przygotować i po pewnym czasie stało się po prostu to moim stylem życia. Nie potrafię sobie wyobrazić teraz, jakbym nie chodziła tutaj. Ja pamiętam zajęcia sprzed 18 lat, więc te pierwsze zajęcia były takie bardzo surowe. Bardzo dobrze je wspominam. Atmosfera świetna, naprawdę. Ludzie z różnych środowisk. Stowarzyszenie Sztuk i Sportu Walki Backfist to organizacja, która współpracuje z miastem. W zeszłym roku wspólnie organizowaliśmy bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. Wiem, że panie były bardzo zadowolone z tego kursu i część z nich zostało w stowarzyszeniu i uczęszcza dalej na zajęcia. Liczę, że taki rozwój stowarzyszenia będzie też korzystny dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, bo będą mieli fajne miejsce i fajnych ludzi do tego, żeby poćwiczyć i podnieść swoje kwalifikacje. Do siebie, do szkoły zaprosiłbym generalnie wszystkie osoby. Dzisiaj postrzegam trening sztuk walki nieco inaczej, pracuję również inaczej, szkoliłem się w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj chcę przede wszystkim zaprezentować, że sztuki walki to nie jest tania bijatyka, że jest bardzo dużo ćwiczeń leczniczych, zdrowotnych, które w tej chwili wykorzystujemy. Stąd również duże zainteresowanie, również i łupci pięknej, prawda? Więc bardzo dużo kobiet w wieku 40, 50 czy nawet 60 lat również uczestniczy z powodzeniem w zajęciach i świetnie sobie z tym radzą. Generalnie chciałbym serdecznie podziękować rodzicom, bo moja przygoda ze sztukami walki zaczęła się właśnie od nich. To oni zabrali mnie na film Wejście Smoka, który zainspirował mnie do działania, więc przede wszystkim, gdyby nie moi rodzice, nie byłoby również Bruce Lee, nie byłoby tylu wspaniałych ludzi, których poznałem podczas treningów sztuk walki. Chciałem serdecznie zaprosić Was wszystkich do uczestnictwa w treningach sztuk walki w Backfist Dojo, nowoczesnym obiekcie, który spełni na pewno Wasze oczekiwania. U mnie znajdziecie coś dla siebie i przede wszystkim oprócz treningu walki znajdziecie przede wszystkim zdrowie psychiczne, formę treningu mentalnego, treningu personalnego i tutaj odnajdzie się w tym treningu każdy, zarówno dziecko, jak i senior. Więc zapraszam serdecznie wszystkich do uczestnictwa.